Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu Przysłowie. Dziś porozmawiam ze Sławomirem Dudkiem, głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławomirze, od kilkunastu lat ekonomia przeżywa poważny kryzys. Słychać coraz więcej głosów specjalistów, ekonomistów, którzy mówią, że jest dziś konieczność nakreślenia nowego wariantu ekonomicznego. Takiego, który byłby dopasowany do współczesnych wyzwań, na przykład globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych. Czy pana zdaniem liberalizm spod znaku Hayeka i Friedmana się jeszcze broni? Czy nie czas na przewartościowania? Tak naprawdę to, o co ja walczę i moja fundacja, to jest wolność gospodarcza, swoboda działalności gospodarczej i to zawsze się broni. Badania pokazują, że kraje, gdzie państwo wkracza mocno w gospodarkę, gdzie dominują przedsiębiorstwa państwowe, tam efektywność i rozwój gospodarczy jest mniejszy. Co do wyzwań klimatycznych, to też te wyzwania trzeba rozwiązywać poprzez swobodę i wolność gospodarczą w tym zakresie, że żeby w zwalczaniu, chociażby w walce o czyste powietrze, o zmiany klimatyczne, żeby zachować konkurencję, żeby to też jest pewnego rodzaju szansa rozwojowa i żeby dać jak największą swobodę i firmom, które sprzyjają wyzwaniom klimatycznym, które dostarczają technologii klimatycznych, żeby dać też swobodę, też rynek. Tak naprawdę wolny rynek może sprawniej i efektywniej poradzić sobie z tymi wyzwaniami, w tym z wyzwaniami klimatycznymi. Państwo tutaj nie zrobi tego lepiej. Ja mam takie przemyślenie, że obietnica tego, że więcej wolnego rynku i mniej regulacji, która miała przynieść eliminację nierówności społecznych i przeciwdziałania biedzie, tak naprawdę nie sprawdziła się na tyle, na ile miała się sprawdzić. Czy pan się z tym zgodzi? Tak naprawdę eliminacja nierówności może się odbywać tylko wtedy, kiedy mamy rozwój gospodarczy, a nie zastój gospodarczy. Dobre usługi publiczne, wysokiej jakości usługi publiczne, w tym usługi na ochronę zdrowia, czy też przeciwdziałanie ubóstwu, bo przecież nie chodzi, żeby wszystkim rozdawać transfery, tylko żeby likwidować ubóstwo, to te dobre usługi publiczne, one nie biorą się stricte z podatków. One biorą się z rozwoju i wzrostu gospodarczego. Jeżeli tak ustawimy podatki, że one będą szkodzić rozwojowi gospodarczemu, zatrzymają go, będzie zastój, no to nawet podnoszenie podatków nie da więcej środków, nie zapewni tych dobrych usług publicznych. Także zawsze gdzieś na końcu jest rozwój gospodarczy, a nie stricte redystrybucja, czy też przesuwanie dochodów od bogatszych do biedniejszych. Podatki nie dają dobrobytu, podatki tylko dzielą dobrobyt, który osiąga państwo i gospodarka jako całość, a poza tym nierówności dochodowe je trzeba eliminować rzeczywiście wśród tam, gdzie jest skrajne ubóstwo, ale ważniejsze od nierówności dochodowych, czy też od równości dochodowych, jest równość szans. Bo proszę sobie wyobrazić na chwilę taki eksperyment. Na 500+ przeznaczamy już ponad 40 miliardów złotych rocznie. I ten program jest nawet krytykowany przez lewicowych ekonomistów. Ostatnio ukazała się taka bardzo ciekawa analiza opublikowana w Krytyce Politycznej, między innymi, gdzie współautorem jest pan Sierakowski, pod tytułem Koniec hegemonii 500+. I tam jest zbadana opinia Polaków na temat 500+. I Polacy twierdzą, że ten program nie jest skuteczny dla zwiększania dzietności, że ten program jest częściowo marnowany, że właśnie ten program, poprzez to, że bardzo drogi jest, to zabrał nam przestrzeń,
do finansowania innych, bardziej potrzebnych usług publicznych. I są badania, które mówią, że na przykład za kilkanaście procent tego wartości tego programu dałoby się wyeliminować skrajne ubóstwo dzieci, tak? Bo to zaadresowany jest program do dzieci. A ten program poszedł całościowo, ale wyobraźmy sobie na moment, czy ten masowy program 40-miliardowy wyrównał szanse w dostępie do edukacji, bo przecież o to chodzi, żeby na przykład biedniejsze gospodarstwa domowe, dzieci z tych biedniejszych gospodarstw domowych, z jakichś biedniejszych regionów, żeby miały równe szanse w dostępie do edukacji. A teraz wyobraźmy sobie, gdybyśmy 40 miliardów albo chociaż połowę tego programu, 20 miliardów, przeznaczali corocznie na edukację, na podniesienie jakości edukacji. Kiedy byłby lepszy efekt i równość szans w dostępie do dobrej edukacji? Ja uważam, że właśnie wtedy, kiedy byśmy dostarczyli te usługi. I pamiętajmy, nie chodzi o równość dochodowa, to jest troszeczkę ideologia. Prawdopodobnie trzeba likwidować ubóstwo, bo to przeszkadza, bo to jest antyrozwojowe, jeżeli tworzą się enklawy ubóstwa. Ale nie możemy dążyć do tego, żeby wszyscy zarabiali porówno, tak? To jest antyrozwojowe, antyproduktywne, bo wtedy będziemy karać osoby, które są bardziej produktywne, bardziej wydajne i które przynoszą tego więcej rozwoju, a z rozwoju się bierze to finansowanie, ale równość szans. Także dla mnie to jest najważniejsze i taki trzeba model gospodarki, gdzie jest równość szans. Zgadzam się z tym, że naszym dużym wyzwaniem jest dofinansowanie usług publicznych takich między innymi jak edukacja czy ochrona zdrowia. I zastanawiam się, czym w kontekście również tych właśnie wyzwań jest Polski Ład. Znaczy, Nowy Ład przede wszystkim to jest program, to nie jest program gospodarczy, to nie jest strategia, tak jak próbują autorzy tego programu to sformułować. No to jest, to zresztą to chyba widać, jak się przejrzy ten dokument. To czym to jest? 30 stron, z czego 80 stron to są grafiki, a większość to są grafiki historyczne i też dominują raczej kółka, trybiki, traktorki, także takie marketingowe wyzwania. Tam treści jest tak naprawdę 30-40 stron treści, ale w tej treści jest bardzo dużo ogólników. To nie jest jakiś plan taki kompleksowy, strategiczny. Jak chociażby tutaj Krajowy Plan Odbudowy jest zupełnie innym dokumentem. Jest tam bardzo dobra diagnoza, pod którą ja jako główny ekonomista Forum Odpowiedzialnego Rozwoju i ktoś o poglądach liberalnych z miłą chęcią bym się podpisał, a nawet przekopiował do naszych strategii. Tamten to był pewnego rodzaju program, a dlatego, że Komisja Europejska wymusiła to na Polsce. Tutaj mamy program partyjny, zresztą z logo najpierw było jednej partii, później się pojawiła cała koalicja, a teraz dziwnym trafem troszeczkę to logo się zamieniło na ministerstwa. Ale tam nie ma konkretów, tam są ogólniki. Tam na przykład jest powstanie nowych 15 funduszy różnego rodzaju. To jest taki sposób tego rządu na rozwiązywanie spraw. Czyli utworzymy fundusz, napiszemy, że on coś zrobi i sprawa załatwiona. A to po pierwsze jest taka nieprzejrzystość finansów publicznych. Są konkrety. Konkretem jest rzeczywiście zmiany podatkowe. To jest jedyny element, który jest w miarę podkreślam, konkretnie odpisany, bo jest tam też wiele niedomówień w tym komponencie podatkowym. Reszta to są ogólniki, no mamy ten program mieszkaniowy i mamy też deklarację, że wydatki na ochronę zdrowia wzrosną do 7%. No właśnie, co pan o tym sądzi? 7% PKB na zdrowie. Znaczy, ten program ma kosztować 70 miliardów złotych rocznie, tak wyliczyli autorzy tego dokumentu. No, czyli, to jest 70 miliardów nawet po uwzględnieniu tego, że w ramach reformy systemu podatkowego ma być przesunięcie od działalności gospodarczej lepiej zarabiających etatowców w kierunku emerytów głównie, ale też osób na etacie o niższych zarobkach, ale pamiętajmy, że ta reforma podatkowa, tam jest ponad 11 miliardów transferu do emerytów. I ten program nie ma finansowania. 2% PKB nie ma finansowania. I teraz trudno jest oceniać deklarację, że tam za ileś lat będziemy wydawać 7% na zdrowie, kiedy nie wiemy, z czego to będzie sfinansowane. No bo jeżeli to będzie sfinansowane, nie wiem, nie sądzę, żeby z obcięcia innych wydatków, chociaż pewnie to by było lepsze, bo uważam, że zdrowie jest większym priorytetem niż na przykład wydatki na obronę narodową. 2% wystarcza, rząd chce zwiększać do
do 2,5, a poza tym w samej tej obronie narodowej większość to są emerytury byłych młodych żołnierzy, którzy przeszli na emeryturę bardzo wcześnie. A ochrona zdrowia, wiemy tylko o tej deklaracji. Nie wiem, jak będzie sfinansowana. Pewnie będzie sfinansowana dalszą, bo widzimy tą strategię antagonizowania bogatszych względem biedniejszych. Być może to będzie dalej sfinansowane jakimiś podatkami. I jeżeli tak, to to może być negatywne dla rozwoju. I co z tego, jak policzymy 7%, ale od niższego rozwoju gospodarczego. Ponadto nie ma szczegółów, co te 7% ma zagwarantować. W ostatnim okresie zostały podniesione wydatki na ochronę zdrowia, a jakoś kolejki się nie skróciły i jakoś ochrony zdrowia się nie poprawiła. Są też kraje, które wydają dużo więcej niż Polska na ochronę zdrowia. W Stanach Zjednoczonych jest nawet 15%, a też były problemy w trakcie COVID-u. Także nie sposób jest powiedzieć jakimś, zadeklarować procent PKB i powiedzieć, że to jest reforma i to się przyczyni do poprawy. Ja bym chciał zobaczyć konkrety, na co to ma pójść. Czy to pójdzie na diagnostykę, na nowoczesne technologie w ochronie zdrowia i chcę wiedzieć, z czego to będzie sfinansowane, bo tutaj tej odpowiedzi niestety nie ma. Jakby miał pan zrecenzować zmiany w systemie podatkowym właśnie? Te zmiany, które uwzględnia Nowy Ład. Pozytywnie należy ocenić to, że ta zmiana obniży łączne opodatkowanie dla osób najmniej zarabiających na etacie, na zleceniu. I to jest pozytywne i to postulowało wielu ekonomistów, no bo naszym wyzwaniem jest kryzys demograficzny, przed jakim stoimy, niska aktywność zawodowa. Po prostu procentowo bardzo mało Polaków pracuje, jest aktywnych zawodowo w porównaniu do krajów europejskich, do takich krajów nordyckich jak Dania, Szwecja czy też do Niemiec. I rzeczywiście to może zachęcić do pracy mniej wykwalifikowanych pracowników, bo ten klin podatkowy, to się tak mówi, klin podatkowy to jest to łączne obciążenie, które się wbija pomiędzy to, co na rękę dostaje pracownik, a to, co musi pracodawca brutto zapłacić. To jest dobre, ale z drugiej strony będzie to sfinansowane podniesieniem opodatkowania dla osób więcej zarabiających. W zasadzie na razie widzimy, że stracą osoby zarabiające powyżej 6 tysięcy brutto, czyli 4 netto. Niby jest zapowiedź jakiejś skomplikowanej ulgi dla klasy średniej, która ma pokryć niby tą stratę dla osób między 6 tysięcy brutto a 11 tysięcy brutto, a tak powyżej tych 11 to się straci. Ale ta strata powyżej 11 to jest w zasadzie to samo, jakbyśmy zlikwidowali limit 30-krotności, o którym było głośno przed 2 laty. I wtedy akurat rząd się wycofał z tego, mówił, że to uderzy w klasę tych najlepszych specjalistów, informatyków zarabiających trochę lepiej. I wtedy na przykład premier Gowin protestował, a ta zmiana robi to samo. Co do działalności gospodarczej, to ja uważam, że tu potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie i głębokie analizy, bo działalność gospodarcza, rząd podaje przykład jakiegoś adwokata, doradcy podatkowego zarabiającego 25 tysięcy i to ma być niby przykład, że należy obciążyć tym dodatkowym podatkiem 7% jednoosobową działalność gospodarczą. Ale to jest bardzo złożona grupa. Tam tak naprawdę tych zarabiających powyżej 20-25 tysięcy jest niewiele tych osób. Łącznie wśród wszystkich podatników to jest 5 promili. Czyli 5 promilami uzasadniamy zwiększenie podatków dla kilkunastu procent podatników. Chociaż nie wiem, jak się skończy z tą ulgą dla klasy średniej. Ale działalność gospodarcza, to tam jest drobny fryzjer, drobny hydraulik, drobna firma budowlana, mały sklep. Z drugiej strony jest informatyk o dobrych kwalifikacjach, jest inżynier świadczący usługi dla różnych kilku firm. Są też, teraz popularny jest taki freelancer, zawód chociażby youtubera albo doradcy komunikacyjnego, wizualnego w branży eventowej. Różnego rodzaju specjalistów i osób pracujących w usługach, które się globalizują, bo my też konkurujemy w zakresie tych usług na świecie z innymi krajami. No i są też ogromne firmy. Tam są ci adwokaci, ale są też ogromne firmy w tej grupie i teraz nie można jednym rozwiązaniem sprostać temu, to trzeba przeanalizować, czy to będzie szkodliwe dla rozwoju, czy nie. I ja uważam, że takie drastyczne zwiększenie podatków o 50% jest szkodliwe dla gospodarki i trzeba zbadać, jak to wpłynie. A ponadto jeszcze chciałbym dodać, że czekaliśmy na ten nowy ład podatkowy. Minister finansów mówił reset.
Kilka razy była przesuwana premiera, no i w dniu premiery okazało się, że do tego systemu trzeba już łatę i aktualizację wprowadzić. To jest ta ulga dla klasy średniej, gdzie ma być jakiś wzór skomplikowany, ale tam jest wiele innych problemów, bo się okazuje, że osoby takie, co pracują jeden miesiąc w roku, dwa miesiące w roku jakoś dorywczo i mają bardzo małe dochody, to też mogą stracić takie dodatkowe zarobki jakieś jednorazowe. Rząd też tego nie rozwiąże. Nie wiemy, co z jednoosobową działalnością gospodarczą, która odprowadza podatek na podstawie karty podatkowej, czy też ryczałtu. To są tak zwani ryczałtowcy, którzy płacą podatek od przychodu i to też jest duża grupa, kilkuset tysięcy działalności gospodarczych. Rząd nie odpowiedział, powiedział, że pracuje nad tym. Także tak się nie zmienia prawa podatkowego. W dniu premiery łata, aktualizacja plus mnóstwo niedopowiedzeń i z tej perspektywy ja oceniam to negatywnie. Także to nie jest reforma, to jest jakaś aktualizacja, reset, czegoś, co jest bardzo skomplikowane, nie funkcjonuje i powinniśmy to naprawdę zrobić inaczej. Potrzebujemy naprawdę kompleksowej reformy systemu podatkowego i uproszczenia systemu podatkowego, a nie takiej kolejnego bypassa, kolejnej patchworka, fastrygi, na plaster jeszcze bym to powiedział i drucik, bo to wszystko się za chwilę rozleci. I jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, że musimy też na system podatkowo-składkowy spoglądać z uwzględnieniem świadczeń, ponieważ my się porównujemy do innych krajów w Europie, że tam na przykład kwota wolna jest wyższa, tylko że w żadnym z krajów nie ma tak hojnej ulgi na dzieci w PIT-cie. Ona może nie jest duża, to jest te ponad 1000 złotych na jedno dziecko, ale ona jest dużo większa niż w innych krajach. Tego nie ma w innych systemach. Wspólne rozliczenie małżonków też jest relatywnie hojne, bo możemy podzielić dochód i rzeczywiście przesunąć się z dochodami z drugiego progu do pierwszego. Tego w innych krajach aż takiego rozwiązania nie ma. Plus mamy 500+, bo 500+ to jest w zasadzie taki bezwarunkowy dochód. W innych krajach można sobie wyobrazić, że 500+ byłoby elementem systemu podatkowego i by było w postaci jakiejś takiej ulgi, jak ulga na dziecko, że jest odliczana od podatku, albo jak nie starcza podatku, to jest nawet wysyłane z powrotem, bo tak jest z ulgą na dzieci. I gdyby to uwzględnić, to nasz system, to dla podatnika z dwójką dzieci, efektywne łączne podatkowanie jeszcze przed zmianą w Nowym Ładzie wynosi, proszę uważać, minus 20%, czyli stawka podatkowa jest ujemna. My dopłacamy takim gospodarstwom domowym, a po tej zmianie to jeszcze wzrośnie, nie wiem, do minus 40%. Pytanie, czy nas na to stać? Czy warto obciążyć, nie wiem, lepiej zarabiających etatowców, niż jeszcze pogłębiać transfer do emerytów i do osób z dziećmi? Oczywiście trzeba to robić, ale czy aż w takiej skali? Czy nas stać, żebyśmy 60-70 miliardów wydawali na politykę prorodzinną? Czy to jest rzeczywiście efektywne? Tych pytań jest dużo więcej, ale rzeczywiście zgadzam się z tym, że Nowy Ład wydaje się pomieszaniem z poplątaniem, bo poczynając od odbudowy Pałacu Saskiego poprzez reformę systemu podatkowego i wątki klimatyczne bardzo drobne, no tutaj mamy wyraźny miszmasz. Mnie bardzo zainteresowało takie zagadnienie jak likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Czy wiemy coś więcej o tym? Nie, ja nie znam szczegółów i to jest kolejny element niedopowiedzenia, podobnie jak w podatkach i to wymaga, znaczy też tryb wydaje mi się, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, jeżeli ktoś ogłasza Nowy Ład, rzeczywiście jakieś zmiany w podejściu, to czy to powinno być ogłaszane na konferencji partyjnej, czy raczej nie powinno być budowane oddolnie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, jakieś takie konsultacje, spotkania, no tak bym sobie to raczej wyobrażał, a nie program wyborczy, konwencja wyborcza, ogłoszenie jakichś takich ogólników i później pewnie przepychanie tego przez parlament jakimiś trybami mało przejrzystymi, bez konsultacji. To nie jest na pewno sposób tworzenia jakiegoś nowej wizji. Zresztą tam nie ma wizji w tym dokumencie. Są trybiki, traktorki i ludziki fajne i różnego rodzaju grafiki. Być może nie ma spójnej wizji, ale jakieś zapowiedzi są, przynajmniej quasi konkretne. Jedną z tych quasi konkretnych zapowiedzi jest mieszkanie bez wkładu własnego. Wydaje się, że to może cieszyć młodych ludzi. Tak, tylko to jest iluzoryczna pomoc.
ponieważ problemem rynku mieszkaniowego w Polsce jest nie popyt, bo to jest instrument wspierający popyt na mieszkania, tak. A problemem jest podaż i bariery w podaży. To jest właśnie reforma planów zagospodarowania przestrzennego. Bardzo długotrwałe i skomplikowane procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę mieszkań. I to trwa tak naprawdę, my ostatnio Forum opublikował taki raport, analizę, z którego wynika, że w na przykład dużych aglomeracjach to w zasadzie 1/3 decyzji o budowie mieszkań, cała ta procedura jest wydawana o czasie, zgodnie z ustawą, a wszystkie są przesuwane w czasie. I to powoduje, że mieszkania są drogie i mniej dostępne dla osób młodych. I teraz, jeżeli nie usuniemy tych barier podażowych, no to takie kolejne wsparcie, instrument spowoduje tylko wyższą presję na ceny mieszkań i skończy się tym, że mieszkania będą dużo droższe, i tą całą pomoc, którą sfinansujemy z podatków, zje de facto wzrost cen. To nie jest dobre rozwiązanie i zresztą, i to wszyscy ekonomiści mówią, że to się odbije dużym wzrostem cen mieszkań, a już widzimy, co się dzieje na rynku mieszkaniowym. Tak? W zasadzie mamy początek bańki spekulacyjnej. Nawet kryzys taki głęboki nie pomógł w tym zakresie i nie zahamował tego procesu. Ponoć już stali nie można kupić, materiałów budowlanych nie można kupić, są sprowadzone z Azji, z dalekich stron, także te koszty będą rosły i ten program niestety w tym zakresie nie pomoże, podbije ceny i niestety też to może być taka pułapka, że na kredyt zachęcimy do kredytów osoby, które nie mają de facto zdolności długookresowej. I to jest przepis na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych, jak się rozpoczął ten kryzys w 2008, który doprowadził do takiego ogromnego kryzysu finansowego, i to wtedy tą przyczynkiem była właśnie tani kredyt, gwarancje wkładu własnego dla mniej zarabiających Amerykanów. To też był polityczny program. Pojawił się ten segment subprime dla pożyczek mieszkaniowych i on doprowadził do największego kryzysu finansowego na świecie w ostatnich latach i niestety w Polsce możemy też sobie to trochę zafundować i przede wszystkim powinniśmy promować mieszkania na wynajem. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce jest taki kult mieszkania na własność. Przecież to jest kula u nogi dla młodych osób szczególnie. Ja znam przypadki osób, moich studentów dobrze wykształconych, którzy szybko kupili mieszkanie na własność w Warszawie, a się okazało, że jest świetna praca we Wrocławiu, bo to różne aglomeracje się rozwijają. Akurat we Wrocławiu branża ekonomiczno-informatyczna się rozwija i te osoby miały kulę u nogi, spłacały kredyt w Warszawie, nie opłacało im się tej sytuacji rozwiązać i ta mobilność osób młodych jest wtedy mniejsza. Lepiej promować mieszkania na wynajem niż mieszkania na własność i za koszty tego programu prawdopodobnie lepiej by można było uruchomić rynek wynajmu i zlikwidować bariery dla tego rynku wynajmu. Tak jest na przykład w Niemczech. W Niemczech rynek wynajmu jest bardzo szeroki i to powoduje, że mobilność osób młodych, wykształconych jest bardzo duża i to po pierwsze poprawia rynek pracy i daje też komfort mieszkaniowy, bo tam wynajem długoterminowy jest popularny i ten rynek bardzo elastycznie funkcjonuje. Na koniec, szeroki rynek wynajmu. Co jeszcze powinniśmy dzisiaj w Polsce traktować priorytetowo w tym zakresie? My cały czas podkreślamy jako FOR o te 4 lukach rozwojowych, które musimy domknąć. I ten program tego nie adresuje. No to jest luka zatrudnienia, luka praworządności. To wszyscy o tym wiemy i słyszymy, tylko że nikt nie wie, że to ma związek z ekonomią, bo firmy, stopa i luka inwestycji, luka innowacji. Stopa inwestycji w Polsce spadła do najniższego poziomu od wielu lat. To jest poniżej 17%, a inwestycje prywatne poniżej 12%. Mimo tego, że kredyt jest bardzo tani, czyli nie ma problemu z finansowaniem inwestycji przez przedsiębiorstwa prywatne. Firmy prywatne mają też dużo środków, jest ogromny przyrost na depozytach, czyli są środki, jest kapitał, a firmy nie inwestują, dlatego że jest brak praworządności, tak szeroko rozumianej, czyli dobrej jakości rządzenia,
stabilności prawa, perspektyw prawa. Nie wiem, jak coś mi się noga powinie w interesach, to pytanie, czy sąd będzie niezależny. Wiem, że firmy, my to znamy z przykładów, podpisują duże kontrakty na mocy prawa brytyjskiego albo luksemburskiego, bo się boją, że spór, nie to, nawet nie z państwem, bo już z państwem to wiemy, jak może się skończyć, ale spór pomiędzy dwoma firmami, które się zdarzają, jakiś sąd może długo rozpatrywać albo bo nierzetelnie ocenić. Ale najważniejsza jest też luka zatrudnienia. Jesteśmy w kryzysie demograficznym. W ciągu kilkudziesięciu lat w Polsce ubędzie 8 milionów osób w wieku produkcyjnym. Co 3 minuty będzie ubywać jedna osoba w wieku produkcyjnym, a co tydzień 3 tysiące osób w wieku produkcyjnym. W czasie tego kryzysu covidowego zatrudnienie spadło w szczytowym momencie o ponad 200 tysięcy osób. A tu mamy 3 tysiące co tydzień i 8 milionów w kilkadziesiąt lat. To jest potężne wyzwanie. I jeżeli tego nie zaadresujemy, to nie dogonimy Niemiec, nie dogonimy Europy, bo jesteśmy jednym z bardziej starzejących się społeczeństw i to jest jedno z ważniejszych wyzwań. Jeszcze chciałbym podkreślić, że gdybyśmy domknęli lukę zatrudnienia w rozumieniu aktywności zawodowej, bo to, że ludność będzie spadać, już tego nie zatrzymamy. Dzietność trzeba poprawiać, ale te dzieci, które się urodzą teraz albo za kilkanaście lat, one wejdą na rynek już po kryzysie demograficznym i wtedy będą się aktywizować. My potrzebujemy teraz i tu rąk do pracy. Albo migracja, albo aktywizacja osób biernych zawodowo. I gdybyśmy zmotywowali biernych zawodowo, żeby oni tak pracowali aktywnie jak w Niemczech, to 2 miliony osób na rynku pracy by przybyło w Polsce. I to by dało dodatkowych dochodów podatkowych, jakby to tak przeliczyć, średnimi łącznymi podatkami, VAT, akcyza, podatki dochodowe, 100 miliardów dodatkowych złotych do budżetu. To jest taka luka zatrudnienia w budżecie, którą ten rząd pielęgnuje, no bo skrócił wiek emerytalny i raczej stwarza bodźce, żeby nie pracować. A luka VAT, którą wszyscy się mocno interesujemy i wszędzie rząd trąbi na różnych konwencjach o niej, ona w szczytowym momencie wynosiła 40 miliardów, a teraz wynosi 20 miliardów. Także mamy pięciokrotnie większą lukę i nią się trzeba zająć, bo bez tego nie dogonimy Niemiec. Sławomir Dudek dziś był moim gościem. Serdeczne dzięki za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.